Yoga na stronie wita i pyta: Czym jest śmierć? Czy można się jej nie bać? Jak to jest z reinkarnacją i kim w poprzednich żywotach był sadguru? O tym wszystkim już za chwilę. Sadguru. Death and Inside Story. Pod tytułem A Book for All Those Who Shall Die. Czyli? Książka dla wszystkich, którzy umrą. To tak jakby. dla wszystkich? Wydawnictwo Penguin Nanda, nowość, rok 2020. Książką tą zainteresował mnie widz kanału Jerzy. Dziękuję, Jerzy. Okładka. Niepokojąca, wzbudza respekt. Na zdjęciu mistrz Sadguru Jagi Fasudew śmiertelnie poważne. O autorze opowiadałam przy okazji filmu o inżynierii wnętrza to był odcinek 22. Książka Death and Inside Story niestety nie jest dostępna jeszcze w języku polskim. Autora, sadguru, szczególnie lubię za dowcip, ostry język i dykteryjki, mi okrasza swój przekaz. Nie brakuje tego i tutaj, choć temat wydaje się roczny. No właśnie, hmm. wydaje się. Pamiętam, jak jechałam z córką, co się do przedszkola. No dawno, bo dziś już Zosia jest dorosła. Rozmawiałyśmy o tym, co będzie po przedszkolu: że szkoła, a potem praca i moja córka mówi: Lodzisz się, potem idziesz do przedszkola, do szkoły, do placy, a potem umielas. Śmierć to coś, o czym zwykle nie mówimy. A jeśli mówimy, to z niepokojem, chociaż zamyśleniem jakimś, a westchnieniem choć, uderzyło mnie, że czterolatka powiedziała a potem umielas, z taką lekkością, naturalnością, a potem umielas. Rzadka w świecie dorosłych prostota w przyjmowaniu rzeczy, ale możliwa, bo właśnie ta prostota, swoboda w podejściu do śmierci, wybija w tej książce. W dzisiejszych dobrych, bezpiecznych czasach nie widzimy śmierci w życiu codziennym. Śmierć naszych bliskich też zostaje zorganizowana przez odpowiednie służby. W Varanasi, mieście, gdzie Wielu hindusów chce umrzeć albo chociaż zostać skremowanym, widać tę śmierć częściej. Nad Gangesem palą się ciała, inne czekają na spalenie, zanurzone w Gangesie w ramach przygotowań albo suszące się w słońcu na gacie. Ktoś podchodzi do rzeki i wyrzuca do wody niedopalone resztki czyjegoś ciała. Nie mogłam się z tym ułożyć. Śmierć w wymiarze organicznym jest tam tak naturalna, oczywista, bliska. Ale Sadhguru mówi, otacza nas życie i otacza nas śmierć. Chcemy żyć dobrze i powinniśmy się tego nauczyć. Ale powinniśmy się też nauczyć. Dobrze umrzeć. I to właśnie stawia sobie za cel autor: nauczyć nas umierania. Jestem gotowa przyjąć te lekcje. Ale właściwie to taka książka, która odpowie na różne oczekiwania. Jeśli interesują Cię zwyczaje związane ze śmiercią, znajdziesz to tutaj. Jeśli interesują Cię wątki ja wiem, ezoteryczne, wędrówki dusz, kolejnych wcieleń, czy historii o duchach. Też to znajdziesz. A jeśli chcesz oswoić się z tematem, zyskać pewną perspektywę, rozumienie, i to też tutaj znajdziesz. No faktycznie, książka dla każdego. Ludzie myślą, że śmierć jest tragedią, pisze Sadgur. Ale to nieprawda. Życie bez doświadczania życia jest tragedią. Jak mówi, w pewnym sensie wdech to życie, a wydech to śmierć. Weź głęboki wdech i zobacz, co się, co się dzieje z ciałem i umysłem prosi Sadguru. A potem wydech i też zobacz, co się dzieje. W poprzednim odcinku, 30 chyba 35, mówiłam o tym, że wdech to energia, a wydech relaks. Kiedy czujesz napięcie, naturalnym odruchem ciała jest wydech stąd właśnie westchnienie ono relaksuje. Sadhguru mówi: życie to jest napięcie, śmierć to relaks odpuszczenie. Tak by było, gdybyśmy nie traktowali śmierci jak coś złego. I co jeszcze? Ponieważ śmierć widzimy jako zło, nie robimy pełnego wydechu. Nasze umysły odrzucają śmierć, więc wydechy są zawsze niedokończone. Asad Guru mówi, gdy odrzucasz śmierć, odrzucasz życie rzeka ma dwa brzegi nie może stanąć na prawym brzegu i powiedzieć lewy brzeg powinien zniknąć bo jeśli on zniknie to i rzeka zniknie i oto powraca idea jogi idea jedności życie i śmierć to jest pełnia naszego doświadczenia dlatego mówi autor że i pełnią życia ale pamiętaj że możesz umrzeć w każdej chwili. Te dwie myśli wcale się nie wykluczają. Jak podchodzimy do ryzyka? Jeśli się boimy, nigdy nie staniemy naprzeciw zagrożenia. Jeśli unikamy czegokolwiek, nie żyjemy w pełni. To wymagało ode mnie. Mm, poprzestawiania w głowie, ale bardzo przemówiło do mnie. Lęk to jedna z okropniejszych rzeczy w naszym życiu. Lęk to ograniczenie, zamknięcie, wycofanie, agresja, nieracjonalność w działaniu. O, okropne! Nigdy nie nauczyłam się pływać tak, bardzo boję się wody. Na szczęście nie przeszkodziło mi to zająć się na serio żeglarstwem. Może kiedyś się jeszcze nauczę. Sadguru mówi: Ludzie proszą mnie, sadguru, pobłogosław mnie, żeby nic złego mi się nie stało. Sadguru wzburza się na taką prośbę. Co to za życzenie? Pyta. I dodaję: życzę Ci, żeby wszystko Ci się stało. Żyjesz po to, żeby unikać życia, czy żeby żyć pełnią? Jeśli unikamy, nie chcemy, żeby coś się stało, popadamy w stagnację, a stagnacja to śmierć. Dla większości z nas śmierć jest tabu. Saduru opowiada, jak to ktoś był oburzony, gdy usłyszał błogosławieństwo. Niech twój ojciec umrze pierwszy. Potem ty, a potem twoje dzieci. Ale nie było złej intencji w tym pozdrowieniu. Przecież i tak wszyscy umrą. Jeśli umrą w takiej kolejności, wszystko będzie zgodne z prawem życia. Kiedy umarł mąż Ananda Majma, ona nie uroniła łzy. Była tak samo radosna jak zawsze. Pytano ją: Jak to tak? Przecież kochała swego męża. Co na to odpowiadała? Czy płaczesz, gdy ktoś wychodzi do drugiego pokoju? <grytanie> jak przygotować się do śmierci? Ludzie modrą się o śmierć w czasie snu. To zły pomysł, mówi Sadguru. Świadomość w czasie umierania to podstawa dobrego odchodzenia. Ludzie rozwinięci duchowo wybierają czas i miejsce śmierci. Za przykład może służyć Wanda Dynowska, nasza Wanda Dynowska, która poszła na msze, ubrała się w odświętne Sari i usiadła w pozycji medytacyjnej, by umrzeć. Tak odeszła. Sadguru zaleca poczynić przygotowania, żeby nie pozostawiać bliskim kłopotu. W naszej kulturze kiedyś też to było powszechne. Moja 94-letnia babcia ma sukienkę do trumny już od 40 lat. Zapewne jest już znowu modna. Leży w szafie zapakowana z podpisem: bielizna, sukienka i buty na śmierć. Teraz to chyba jest rzadsze, ale kiedyś często widywało się groby z nazwiskiem i miejscem na wygrawerowanie daty śmierci. Czasem to idzie jeszcze dalej. Sadguru mówi o takich mistrzach, którzy doprowadzają do dematerializacji ich pozostawionych ciał. Setguru mówi też o ludziach, którzy opuszczają swoich bliskich, aby umrzeć w samotności, w oddaleniu, w lesie. Zgoda na śmierć to jest rodzaj emocjonalnej dorosłości, gdzie jest strach, nie ma godności, a śmierć wymaga godności. W tradycji hinduistycznej życie składa się z etapów. Około 50. roku życia Zaczyna się okres wana prastka. to jest czas porzucenia życia rodzinnego i oddania się religijności, pogłębianiu życia duchowego. Właśnie ten czas pomaga przygotować się do momentu przejścia. Przyjąć postawę zgody na śmierć. Niewątpliwie to jest coś, co wymaga przepracowania. Jak umierać? Godność to coś, co powinno towarzyszyć śmierci. Śmierć powinna wydarzyć się w atmosferze szlachetności, łagodności, spokoju. Nie potrzeba umierającemu płaczów, lamentów, ani żądań, żeby nie odchodził. Satguru mówi o czystym pokoju. Zaleca niebieskie światło i Lampkę, nie wiem, oliwną, oraz mantry, na przykład Brahmananda Swarupa. Zwyczaje związane z ciałem. Po śmierci należy wyczyścić otoczenie, żeby usunąć resztki energii. No to energetyczne widzenie świata, tak jak zostawiamy odciski palców, tak i zostawiamy ślady energetyczne. Dlatego właśnie należy wyczyścić pomieszczenie i jak najszybciej dokonać kremacji. Sadguru mówi o sześciu godzinach. Po śmierci. Co jeszcze? Nie dawać wszystkich rzeczy pozostałych po zmarłym jednej osobie. Tylko rozdzielić, żeby nie kumulować energii. A wielu rzeczy najlepiej się pozbyć. Zadaniem tych, którzy pozostali, jest odcięcie się od czyjejś śmierci. Ten ktoś odszedł. Nawet jeśli go kochaliśmy, jego miejsce jest już gdzie indziej. Zgoda na śmierć jest też naszym zadaniem, tych, którzy pozostali. Sadguru mówi o pięciu rodzajach prany, o pięciu powłokach, kosza. Człowiek to niezwykłe zażenie energetyczne. Energetycznie ciało żyje jeszcze przez pewien czas po śmierci. Może dlatego czasem możliwe jest przywrócenie ciała do życia. Paul Branton w książce Ścieżkami jogów opisywał przywrócenie do życia zmarłego ptaka. Wisiut Hananda z Varanasi tego dokonał. A duchy? Tak naprawdę każdy z nas jest duchem, tylko jedni ściałem, ma i inni bez. Mówi Sadguru. No tak. Jakbym pojechała do zamku, też mogę straszyć, zwłaszcza jak się nie uczeszę. A tak poważnie Sadguru potwierdza częściowo nasze ludowe przekonania o duchach. Nieprzepracowana prarabdha karma powoduje, że duchy pozostają wśród żywych. Prarabdha karma to karma z tego obecnego życia. Sancita to jakby całkowita karma: wszystkie nasze karmy ze wszystkich wcieleń. Co ciekawe, karma to nie jest kara i nagroda, jak często myślimy. To raczej przepracowanie. I to jest bardzo mądre spojrzenie na życie. To obecne życie i wszystkie inne służą nauce, rozwojowi, doskonaleniu. Musimy doświadczać, by się wznosić. Jeżeli jesteśmy zjawiskami energetycznymi, możemy czynić rzeczy niezwykłe na przykład materializować się. Sadguru opowiada o joginach, którzy się materializowali. Należał do nich Babadzi, o którym wspominał też w autobiografii jogina Paramahansa Yogananda. Babadzi był Nirmanakaya. Nirman znaczy tworzyć, Kaya ciało. Nirmanakaya tworzą ciało, tak się materializują. Dziecko w ciele matki też tworzy swoje ciało. Żyjąc, też budujemy ciało, jemy i to, co jemy, przetwarza się na budulec. No, jak się tak mówi, to wydaje się proste. Każdy tworzy ciało. Ale autor podkreśla, że Nirmana Kaja to wielka rzadkość. Nie wątpię, że ma rację. Sadguru opowiada o przejęciach ciała przez ducha. To oglądał serial, co kryją jej oczy na Netflixie, albo czytał powieść Sara Pinborow. To się nazywa parakaja prawesza, wejście w czyjeś ciało. Sadguru opowiada o kilku takich przypadkach. Na przykład pewien mędrzec, Sundarnatar, wędrując przez las spotkał ryczące żałośnie krowy. Patrzy, a u ich kopyt leży martwy pastuch. Zginął od ugryzienia kobry. Sundarnatar bardzo się przejął losem krów. E, przejął więc ciało pastucha, żeby odprowadzić krowy do wsi. A swoje ciało zostawił w pniu drzewa. Ach, krowy uratowane i szczęśliwe. Wrócił więc po swoje ciało, ale już go nie było. I musiał pozostać w ciele chłopaka o imieniu Mular. Ale się potem wszyscy w wiosce dziwili, co ten prostak Mular nagle taki wygadany? Sadguru opowiada też o maha To jest opuszczenie ciała bez zadania mu cierpienia. Taka śmierć na życzenie. Podobno właśnie tego doświadczyła żona Sadguru, widzi to było głośne wydarzenie. Teść oskarżył go o zabójstwo. Rozpoczęło się śledztwo, które nie przyniosło żadnych rozstrzygnięć. Teraz Sadguru opowiada o tych wydarzeniach. O tym, jak bardzo żona chciała odejść, mimo że miała kochającego męża i malutką córkę. Mathi to koniec wcieleń. Dzieje się po przepracowaniu karmy. Kiedy doświadczasz oświecenia, już nie ma dla Ciebie miejsca na ziemi. No bo po co się tłuc po padole, gdy już wszystko załatwione? Sadguru opowiada też o swoich e, przeszłych żywotach. Choćby jak to w XVII wieku był zaklinaczem węży. Nie opowiada tego, żeby wzbudzać sensacje, ale żeby pokazać, jak kolejne żywota prowadzą ku realizowaniu karmy. Autor w książce całościowo obejmuje temat śmierci. W każdym jej aspekcie fizycznym, i duchowym, życiowym, ezoterycznym, kulturowym. W jego opowieści śmierć nabiera sensu. Staje się jednym z elementów na naszej ludzkiej drodze. Śmierć. Po prostu. Rodzisz się, idziesz do szkoły, do pracy, jesz, czytasz, tańczysz, umierasz. Po prostu.